Ja nazywam się Sebastian Gajewski, jestem doktorem nauk prawnych, pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i będę miał dzisiaj razem z Kasią przyjemność porozmawiać z Wami na temat nowej definicji pracownika i problemów i wyzwań, które się z nią wiążą. Ponieważ rozmawiamy o definicji pracownika i o nowej definicji pracownika, to powinniśmy chyba zacząć od tej definicji pracownika, która dzisiaj obowiązuje w systemie prawa i której źródłem jest kodeks pracy, a która z kolei jest sama źródłem tych problemów, o których będziemy mówić. Kto to jest pracownik? Artykuł 2 kodeksu pracy rozstrzyga to w dosyć jednoznaczny sposób, stanowiąc, że pracownikiem jest wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Jaką to ma konsekwencję? Podstawową konsekwencją takiej konstrukcji definicji pracownika w kodeksie pracy, a jest to definicja ogólnosystemowa, która funkcjonuje w całym systemie prawa, jest fakt, że pracownikami nie są po pierwsze osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń, ewentualnie innych umów o świadczenie usług, po drugie osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, no i wreszcie osoby samozatrudnione, czyli prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i świadczące usługi na rzecz jednego podmiotu. Jakie wiążą się z tym problemy? Zanim przejdziemy do tych problemów, to chciałem porozmawiać chwilę o podobieństwach i różnicach między zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym. Dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że chcę pokazać, że tak naprawdę przy dzisiejszych regulacjach prawnych, przy dzisiejszym orzecznictwie sądów pracy, te prawne różnice między poszczególnymi podstawami, między poszczególnymi stosunkami zatrudnienia, czyli stosunkiem pracy i stosunkami cywilnoprawnymi, umową zlecenia, umową o dzieło, innymi umowami o świadczenie usług, nie są znaczące, a pozycja, może nie tyle pozycja prawna, ale pozycja faktyczna osób zatrudnionych w różnych stosunkach zatrudnienia jest bardzo do siebie zbliżona. I chciałem, żebyśmy sobie to omówili na kilku elementach. Po pierwsze, zastanówmy się, w jaki sposób wygląda podporządkowanie osoby zatrudnionej w stosunku do pracodawcy, zleceniodawcy, w przypadku umowy o pracę, stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnych, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Jak to jest w przypadku umowy o pracę? No teoretycznie kodeks pracy mówi, że stosunek pracy polega na wykonywaniu pod kierownictwem pracodawcy w oznaczonym miejscu i czasie. Czy jednak jest tak, że zawsze w stosunku pracy przy umowie o pracę pracodawca ma obowiązek każdorazowo wskazać nam w sposób szczegółowy to miejsce? Czy nie jest to tak, że to jest w istocie zróżnicowane od charakteru zadań? Czy to zawsze musi być konkretne miejsce, na przykład konkretny adres, czy to może być na przykład Rzeczpospolita Polska, powiat legionowski? No, jeżeli ktoś nie wiadomo, jest przedstawicielem handlowym, ale pracuje na umowę o pracę, no to wiadomo, że... To po pierwsze, a po drugie kodeks pracy przewiduje różne systemy czasu pracy, w których nie ma obowiązku stawiennictwa w pracy. Tak? Jeżeli mamy zadaniowy system czasu pracy, to przy zadaniowym systemie czasu pracy wykonujemy określone zadanie i pracodawca nie musi kontrolować tego, gdzie je wykonujemy. Nawet więc jeśli w umowie o pracę mamy wprowadzone konkretne miejsce wykonywania pracy, to przy tym systemie czasu pracy w istocie wybór miejsca pracy zależy od nas. A jeśli jest w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło? Na przykład umów zlecenia. No dobrze, jeżeli ja zamawiam usługę sprzątania, żeby przychodziła do mnie pani, ona będzie raz w tygodniu przychodzić na 2 godziny i ja chcę, żeby ona mi posprzątała ten konkretny lokal, a nie jakiś inny, albo jakąś inną, dowolnie wybraną przestrzeń na mojej działce. Może być, bo to zależy od przedmiotu umowy, od tych usług, które ja zlecam, zleceniobiorcy. A jak będzie w przypadku umowy o dzieło? Nie ma, a ja z LaSalle'em zawieram umowę o dzieło na zajęcia tutaj. Wyznacza mi miejsce? Tak. No właśnie. No tak, że trzeba zrobić dzieło, nie? Zrobić dzieło.
Dziełem jest utwór dydaktyczny, tak? Utwór dydaktyczny może być dziełem. Czyli generalnie, oczywiście mogą być takie dzieła, jeżeli ktoś mi zleca tłumaczenie, ktoś mi zleca sporządzenie opinii prawnej, ktoś mi zleca napisanie książki, ja to robię w dowolnym miejscu, ale tak naprawdę żadnej z tych umów nie wynika, że tak naprawdę zawsze miejsce musi być oznaczone albo nie, tak? W zależności od tego, co jest przedmiotem umowy, jakie są szczegółowe, czy regulacje prawne w przypadku stosunku pracy, czy postanowienia umowy w przypadku umowy zlecenia, czy umowy o dzieło, to podporządkowanie co do miejsca wykonywania pracy, ono jest zróżnicowane. Czyli możemy sobie wyobrazić, że takie samo podporządkowanie co do miejsca wykonywania pracy może występować w umowie o pracę i w umowie o dzieło i w umowie zlecenia. Tak samo brak takiego podporządkowania może w określonych przypadkach występować w tych trzech kategoriach umów, czyli w zasadzie ten pracownik, czy zleceniobiorca bez względu na podstawę zatrudnienia może w określonych przypadkach być tak samo podporządkowany albo niepodporządkowany pracodawcy co do miejsca wykonywania pracy. A jak jest z czasem, jak jest z podporządkowaniem co do czasu wykonywania pracy? W przypadku stosunku pracy. No te godziny są określone. Teoretycznie tak. Kodeks mówi, że umowa o pracę powinna zawierać określenie systemu czasu pracy, przy czym te systemy czasu pracy są różne, tak? Mówiłem wcześniej o zadaniowym systemie czasu pracy i tutaj samodzielnie w związku z przydzielonymi nam zadaniami jako pracownikom kształtujemy sobie czas pracy. Czyli to podporządkowanie może być ograniczone, ale może być też pełne, gdzie pracodawca wyznacza nam godziny. To jest dla nas w przypadku umowy o pracę wiążące, dlatego że kodeks mówi, że stosunek pracy polega na wykonywaniu pracy w oznaczonym miejscu i czasie. Jak jest w przypadku zlecenia, jak jest w przypadku dzieła? Moje dzieło polegające na wytworzeniu utworu dydaktycznego pod tytułem Szkolenie w zręczu. Czasu świadczenia usług, jak w przypadku stosunku pracy, a jednocześnie w niektórych przypadkach ten stosunek pracy może obejmować mniejsze podporządkowanie co do czasu pracy, aniżeli ma to miejsce w stosunkach cywilnoprawnych w przypadku umowy o dzieło, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług. A jaka jest swoboda zatrudnionego co do wykonywania pracy? Na przykład co do zadań, co do środków, co do sposobu. Jak to jest w przypadku stosunku pracy? No, czy samodzielnie możemy decydować o sposobie wykonywania pracy, czy jesteśmy jednak związani poleceniami pracodawcy, który jest w stanie nam wskazać co i w jaki sposób mamy robić za pomocą jakichś środków. To jest cecha stosunku pracy, ponieważ stosunek pracy polega na wykonywaniu pracy pod kierownictwem pracodawcy, ale to jednocześnie nie oznacza, że w przypadku umów o świadczenie usług czy umowy o dzieło wykonywanie tej pracy nie może wiązać się z podporządkowaniem zatrudnionego zleceniobiorcy co do sposobu wykonywania zadań. Dlaczego? Jak możemy sobie to wyobrazić? No, na takiej zasadzie, że na przykład jeżeli ja pracowałam na dzieło, technicznie robię dzieło, technicznie i przez pewien czas po prostu się musieliśmy pójść o 8.15, ale w tym momencie gdzieś mówiło, że to chyba nie musi tak być. Wydawnictwo zleca mi napisanie komentarza do ustawy. To jest umowa wydawnicza, która jest umową o dzieło, ale
ale jednocześnie wskazuje mi formatkę, w której ja mam to zrobić, tak? Czyli że na przykład mam to pisać tak i tak, mam zawierać w określony sposób, pisać przykłady w określony sposób, sporządzić indeks rzeczowy, bibliografię i tak dalej. Czyli tutaj umowa o dzieło przez szczegółowe określenie tego dzieła może wskazywać sposób jego wykonania, czyli jakby też obejmować to podporządkowanie co do sposobu wykonywania dzieła, prawda? Może nie musi. Ale nie oznacza to, że na umowie o dzieło zawsze mamy swobodę w wykonywaniu pracy. Może okazać się, że to podporządkowanie jest zbliżone do podporządkowania pracowniczego, tak? Ja na uniwersytecie prowadzę zajęcia na podstawie umowy licencyjnej na utwór dydaktyczny, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Prowadzę je tak samo, jak prowadzę je będąc zatrudniony na umowę o pracę, prawda? Mam taką samą swobodę, a jednocześnie takie same podporządkowanie. Ok. Jak z tego, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia, czyli odpowiedzialność zatrudnionego za wykonywanie pracy. Jak ona się kształtuje? Jakie tutaj są różnice? Odpowiedzialność. Jak wygląda odpowiedzialność pracownicza? Jak coś źle zrobicie, to co? No to lisa, tak? To znaczy? Co zrobił? Wyrzucą, no. Rozwiążą stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Rozwiążą za wypowiedzeniem. Co jeszcze? Nałożą kary porządkowe, ewentualnie w przypadku powierzenia mienia z obowiązkiem wyliczenia się będziemy ponosić odpowiedzialność materialną oraz ewentualnie odpowiedzialność odszkodowawczą, ale w granicach określonych przez kodeks pracy ta odpowiedzialność kształtuje się w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło. W przypadku umowy zlecenia. Ktoś sprząta na umowę zlecenia. I źle sprząta. To co? Można rozwiązać umowę. Jak wyrządzi szkodę? Nieograniczona odpowiedzialność cywilnoprawna. Dobra. Jaki z tego wszystkiego, proszę Państwa, jest wniosek? Wniosek jest jeden, to znaczy zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie, jak i na umowę o dzieło, może być wykonywana praca zależna i może być wykonywana praca w takim samym stopniu podporządkowana. W istocie może być tak, że osoby zatrudnione na umowę o pracę, na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, na inne umowy o świadczenie, usług, pozostają faktycznie i nawet prawnie, tak jak Wam pokazałem, w takim samym stopniu podporządkowania względem pracodawcy czy zleceniodawcy, mimo tego, że zatrudnione są na różnych podstawach prawnych, w ramach różnych stosunków zatrudnienia. No i to jest punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Dlatego, że jeżeli przyjmujemy, że może być tak, że zgodnie z prawem, robiąc to samo i w takim samym stopniu podporządkowania, możemy funkcjonować w ramach różnych stosunków zatrudnienia, to chyba w związku z tymi stosunkami zatrudnienia powinniśmy mieć takie same uprawnienia. I to jest właśnie problem z tą definicją pracownika z artykułu 2 kodeksu pracy, ponieważ biorąc pod uwagę, że ona ma walor ogólnosystemowy, większość uprawnień związanych z wykonywaniem pracy zależnej jest przypisana wyłącznie osobom spełniającym definicję z artykułu 2, to znaczy zatrudnionym na umowę o pracę, na spółdzielczą umowę o pracę, na podstawie mianowania, powołania lub wyboru, a nie przysługują one osobom zatrudnionym na umowę zlecenia, inne umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło. Problem ten ma szczególne znaczenie prawne ze względu na postanowienia naszej konstytucji i na postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Polskę, w szczególności konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z tych dokumentów wyłania się grupa podstawowych praw pracowniczych. Teraz przeanalizujemy, jakie to są prawa i jak zróżnicowane są w tych prawach osoby zatrudnione na różnych podstawach zatrudnienia. Takie podstawowe prawo pracownicze to prawo do niedyskryminacji w zatrudnieniu. Tak? Kodeks pracy w tej chwili deklaruje zakaz dyskryminacji z de facto z jakiejkolwiek przyczyny
w zakresie nawiązywania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, dostępu i dostępu do szkolenia, tak? Czyli niedopuszczalne jako dyskryminacja jest na przykład rozwiązanie umowy o pracę z kimś ze względu na jego rasę, płeć, wiek, narodowość, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną. Czy takie rozwiązania odnoszą się do osób, do zleceniobiorców, do osób zatrudnionych na umowę o dzieło? Tak czy nie? No i tak i nie, i tak i nie, tylko w pewnym zakresie, tak? Osób zatrudnionych na umowę o zlecenia i na umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło, oczywiście nie stosują się przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu dyskryminacji. Te osoby jednak chronione są przed dyskryminacją z wymienionych przeze mnie powodów przez ogólne przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w świadczeniu usług. To są na przykład przepisy, które przewidują, że nie można, że kazus sądu w Łodzi, który wskazał, że naruszeniem zasady zakazu dyskryminacji jest odmowa zawarcia umowy o wydrukowanie jakichś ulotek czy innych materiałów przez organizację LGBT. I na tej zasadzie tylko te osoby mogą być chronione, tak? Dlatego, że z przepisów wdrażających przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące niedyskryminacji w świadczeniu i oferowaniu usług wynika na przykład zakaz uzależniania zawarcia lub rozwiązania umowy od kryteriów dyskryminujących, na przykład płci, wieku, narodowości czy pochodzenia etnicznego. Ale to jest tak, że w ogóle nie można odmówić komuś na przykład wykonania usługi, jeżeli ona jest w tym wieku? Jeżeli jedynym powodem jest wiek, płeć, narodowość, rasa lub inne czynniki dyskryminujące, to nie można pod warunkiem, że zawarcie umowy jest oferowane publicznie. Czyli ja nie mogę na przykład zamieścić ogłoszenia o pracę, że zatrudniam kogoś na zlecenie, a jednocześnie to ogłoszenie jest zamieszczone publicznie, a jednocześnie wskazuje, że na przykład nie chce osób powyżej 60 roku lub pochodzenia tureckiego, tak? To jest objęte zakazem dyskryminacji. Więc jak to jest objętość ogłoszeń w specyficznym ramach, który zawsze wskazuje płeć pochodzonej osoby? Zarówno w przypadku stosunku pracy, jak i stosunków cywilnoprawnych, w takim przypadku można dochodzić odszkodowania przed sądem powszechnym, tak? Ponieważ za naruszenie zakazu dyskryminacji, zarówno w stosunkach pracy, jak i w stosunkach cywilnoprawnych, przysługuje prawo do odszkodowania. Jest na sieci restauracji Sphinx i był taki moment, kiedy oni jako kelnerów zatrudniali wyłącznie mężczyzn i zamieszczali to w ogłoszeniach, że są wyłącznie facetów. No i były kobiety, które składały powództwa do sądów po to, żeby dostać odszkodowanie, bo było to po prostu oczywiste, że je otrzymają i otrzymywały. To spowodowało, że Sphinx zaczął zatrudniać kobiety i inaczej redagować ogłoszenia. Czyli tu w zasadzie ta ochrona przed dyskryminacją jest zbliżona. Dobra, prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Kto się może zrzeszać w związki zawodowe? Od niedawna chyba. Jeszcze nie. Nie. Jeszcze nie. Ale dzisiaj kto się może zrzeszać w związki zawodowe? Być członkiem związku zawodowego. Osoba zatrudniona na umowę o pracę i takie mniej i niektóre umowy cywilnoprawne, które nie są powszechne, czyli na przykład umowa agencyjna. Natomiast co do zasady, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, zlecenia, innych umów o świadczenie usług oraz umowy o dzieło nie mogą zrzeszać się w związki zawodowe. Konstytucja jednak nie uzależnia tego prawa od statusu pracownika. Co dalej? Prawo do minimalnego wynagrodzenia. Czy gwarancja minimalnego wynagrodzenia odnosi się tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę, czy także do zleceniobiorców i wykonawców dzieł? No to kogo? Tak, jest zmiana, która na czym polega?
Po pierwsze, gwarancja prawa do minimalnego wynagrodzenia odnosi się nie tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także do osób zatrudnionych na umowy zlecenia, na inne umowy o świadczenie usług i osób, osób samozatrudnionych z określonymi wyjątkami. Ta nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu została zredagowana w ten sposób, że to prawo do minimalnego wynagrodzenia przysługuje zleceniobiorcom i osobom samozatrudnionym wówczas, kiedy wykonują pracę w warunkach analogicznych do warunków właściwych dla stosunku pracy. A jak jest w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło? Mają gwarancję prawa do minimalnego wynagrodzenia? Nie. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Komu przysługuje? Ono przysługuje wszystkim w takim samym zakresie, bo to jest jedna część kodeksu pracy, która stosuje się do wszystkich osób zatrudnionych, bez względu na podstawę zatrudnienia. Czyli czy umowa o pracę, czy umowa zlecenia, czy inna umowa o świadczeniu usług, czy umowa o dzieło. Kodeks pracy wprowadza zasady ogólne dotyczące zachowania, zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. One odnoszą się do wszystkich podmiotów zatrudniających wszystkie osoby, bez względu na podstawę zatrudnienia. Czyli to uprawnienie jest zagwarantowane w pełni. Dobra, prawo do wypoczynku. Prawo do wypoczynku realizuje się po pierwsze przez dobowe normy, dobowe, miesięczne, roczne normy czasu pracy, a po drugie realizuje się przez prawo do urlopu. Czy takie komu przysługują takie gwarancje? Komu przysługują tylko na umowę o pracę. W tej chwili w związku z minimalnym wynagrodzeniem, z zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w niektórych przypadkach istnieje obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, ale to nie oznacza, że odnoszą się do nich maksymalne normy czasu pracy. To po pierwsze, a po drugie oczywiście nie przysługuje im prawo do urlopu. Tak? Czyli prawo do urlopu i maksymalne normy czasu pracy odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na umowę o pracę, a nie do zleceniobiorców i do wykonawców dzieł. Prawo do zabezpieczenia społecznego. Zasiłek chorobowy. Umowa o pracę, czy tylko umowa o pracę? Wniosek, jak zlecenie jest. Zlecenie też na określonych, tak, zlecenie i samozatrudnienie również. Umowa o dzieło nie. Przy czym warunki uzyskiwania tego zasiłku chorobowego poza zatrudnieniem pracowniczym są mniej korzystne, aniżeli w przypadku zatrudnienia pracowniczego. Dobra, zasiłek dla bezrobotnych. To jest określona kwota, ale komu przysługuje? Umowa o pracę na pewno, zleceniobiorcy? Też. Umowa o dzieło? Nie. Samozatrudnienie? Przysługuje. Na takich samych zasadach? Nie. Tak? Warunki uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych, na przykład dla osób samozatrudnionych, są bardziej niekorzystne niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, ponieważ zasiłek dla bezrobotnych w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę przysługuje od razu, w przypadku osób samozatrudnionych dopiero po 90 dniach od zawieszenia działalności gospodarczej. I oczywiście wysokość, nie jestem o tym przekonany, ale wydaje mi się, że również wysokość jest mniej korzystna, czyli zachodzi ten sam mechanizm jak w przypadku zasiłku chorobowego. Jak jest z prawem do emerytury? Od czego odprowadzamy składki na ubezpieczenie emerytalne? Umowa o pracę, umowy zlecenia też, samozatrudnienie, umowa o dzieło nie. Czyli to prawo również nie jest powszechne. Ono odnosi się tylko do niektórych grup zatrudnionych. Prawo do ochrony zdrowia, czyli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa o pracę tak. Umowa zlecenia tak, samozatrudnienie tak, umowa o dzieło. Teoretycznie jest taka możliwość. Każdy z nas, nawet jak nie pracuje i nie wiadomo skąd ma dochody, na przykład ma dochody z kapitału, może się ubezpieczyć w NFZ-cie, zawierając z NFZ-em umowę, ale warunki tej umowy są niekorzystne, dlatego że to dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne poza tytułami ustawowymi, a takim tytułem nie jest na przykład umowa o dzieło, jest po prostu bardzo, to się po prostu nie opłaca i bardzo mało osób z tego korzysta, tego, że ta składka wynosi bez względu na osiąganie dochodu kilkaset złotych miesięcznie, jeszcze należy wnieść jakąś opłatę, w niektórych wypadkach opłatę wstępną, w związku z tym nic z tego nie korzysta.
tego, z tego nie korzysta. Czyli również prawo do ochrony zdrowia nie jest zagwarantowane, nie ma, nawet jeśli można przyjąć, że ma charakter powszechny i każdy zatrudniony może z niego korzystać, to znowu część grup zatrudnionych na podstawie stosunków cywilnoprawnych jest defaworyzowana w tym sensie, że może korzystać z tego uprawnienia pracowniczego w węższym zakresie albo na bardziej niekorzystnych zasadach. I prawo do ochrony macierzyństwa, zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński. Umowa o pracę, tak? Przy zleceniu? Nie. Tak. Przy samozatrudnieniu? Tak. Czy jest tak samo korzystny? Nie. Przy umowie o dzieło? Nie. Czyli mamy znowu ten mechanizm, że uprawnienie nie jest powszechne, jest grupa osób zatrudnionych, którym ono w ogóle nie przysługuje. Części przysługuje, ale na mniej korzystnych warunkach, aniżeli osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy czy stosunku służbowego. No i właśnie, do czego prowadzi wąska definicja pracownika, ponieważ ta nierówność w uprawnieniach pracowniczych, ona głównie wynika z tego, że zasadnicza ich część w pełnym zakresie i w pełnym, najbardziej korzystnym zakresie przysługuje osobom spełniającym definicję z artykułu 2 kodeksu pracy, czyli właśnie zatrudnione na umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, czy na podstawie mianowania, powołania lub wyboru. To generalnie jest to podstawowy prawny czynnik segmentacji rynku pracy. Co to jest segmentacja rynku pracy w ogóle jako zjawisko? Segmentacja rynku pracy to jest zjawisko polegające na tym, że na rynku pracy tworzą się dwie grupy miejsc pracy. To znaczy są miejsca pracy, które możemy określać jako dobre i są miejsca pracy, które możemy określać jako złe, a miarą tego, że one są dobre lub złe, jest zakres dostępu do uprawnień pracowniczych. W przypadku dobrych miejsc pracy te uprawnienia pracownicze, na przykład w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego, prawa do ochrony zdrowia, prawa do wypoczynku, do bezpiecznych i innych warunków pracy, ochrony trwałości zatrudnienia, one są pełne, one są korzystne, natomiast ta druga grupa miejsc pracy to są miejsca pracy, które są złe, dlatego że albo osoby zatrudnione na tych złych miejscach pracy nie mają żadnych uprawnień pracowniczych, albo mają te uprawnienia lub mogą z nich korzystać, ale na mniej korzystnych zasadach, aniżeli ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych na tych dobrych miejscach pracy. Czyli w zasadzie tworzą nam się w obrębie jednego rynku pracy dwa rynki pracy, które zróżnicowane są ze względu na zakres uprawnień pracowniczych, które przysługują osobom wykonującym pracę. Te złe miejsca pracy to w naszych warunkach są przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli w mniejszym stopniu zlecenia i innych umów o świadczeniu usług, w większym stopniu natomiast umowy o dzieło. Mowa tu także o samozatrudnieniu. Z drugiej strony mamy przeciwny biegun, to znaczy osoby zatrudnione w stosunku pracy lub w stosunku służbowym. Stosunek służbowy to jest stosunek zatrudnienia funkcjonariuszy w niektórych służbach. Tak są zatrudnieni policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i tak dalej. No i w tym miejscu możemy sobie powiedzieć, że jakby ta obecna definicja, obecnie obowiązująca w polskim systemie prawa definicja pracownika ze względu na konsekwencje społeczne i ekonomiczne jej przyjęcia jest niekorzystna i tutaj lewica powinna postulować, ażeby te definicje skonstruować inaczej, a przynajmniej uzależnić te podstawowe uprawnienia pracownicze nie od spełniania tej definicji do artykułu 2 kodeksu pracy, czyli przypisania tych uprawnień w pełnym zakresie wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę, czy te pozostałe podstawy zatrudnienia w stosunku pracy, tylko uzależnić się od innych czynników. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jakie czynniki powinny decydować o tym, że uznamy, że ktoś powinien być uznany za pracownika i powinien móc korzystać ze wszystkich podstawowych uprawnień pracowniczych, o których mówiłem. Bo jakby też musimy zwrócić uwagę, że sprowadzenie takiej zasady, że ten sam zakres uprawnień przysługuje wszystkim osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą,
nie wiem, zatrudniony na umowę o dzieło, na umowę zlecenia, inne umowy, oświadczenie usług, czy jakieś inne umowy cywilnoprawne, tylko nie wiem, to umowa, umowa agencyjna, jest chyba niewłaściwe w tym sensie, jest, no właśnie, czy jest właściwe, czy jest niewłaściwe. My od dłuższego czasu walczymy o to i to jest taki nasz postulat, tylko bardzo ciężki do zrealizowania jako FZZ-u, żeby w ogóle zlikwidować pozostałe umowy, żeby to tylko i wyłącznie umowa o pracę. Ten jednolity kontrakt, i mówisz o jednolitym kontrakcie zatrudnienia, bo to jest taka liberalna raczej my nie chcemy, żeby był jednolity kontrakt, tak jak to mówiła Platforma Obywatelska ostatnio. Bo to by sprowadzało się do tego, że ten rynek pracy byłby jeszcze bardziej elastyczny. My chcielibyśmy, żeby była tylko umowa o pracę, tak na takich zasadach, jak jest obecnie, i całkowicie zlikwidować zlecenia i umowę o dzieło, tak? Żeby nie było tutaj już problemu, wiesz, no dobra, no tak, tylko że czy można powiedzieć, że jednak umowa zlecenie i umowa o dzieło nie pełnią swojej specyficznej roli gospodarczej i powinny zostać wyeliminowane i że zawsze jest tak, że pozycja zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieła jest taka sama, czy osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą jest taka sama jak pozycja pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, a tym samym, że on powinien podlegać takiej samej, ochronie. Tylko nie, ale problem nie polega na tym, że istnieją umowy cywilnoprawne, tylko na tym, że są skandalicznie nadużywane. To znaczy jakby jasne jest, że w sytuacji, kiedy ktoś, nie wiem, sprząta albo ma jednorazowo wypłat, no to podpisywanie z nim umowy o pracę nie ma sensu po prostu. No nie ma, jest pozbawione sensu gospodarczego, prawda? Aha, no właśnie, czyli trzeba zbudować jakieś kryteria, które pozwolą wyodrębnić wśród wszystkich zleceniobiorców, osób świadczących usługi na podstawie innych umów świadczenia usług i wykonawców dzieła, taką grupę, której pozycja jest zbliżona do pracownika zatrudnionego w stosunku pracy, a tym samym przyjmujemy, że on powinien mieć taką samą ochronę. Tak? Jakie to mogą być kryteria? Takie kryteria, no i wypracował i analizował Polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zastanawiają się, oba trybunały zastanawiają się właśnie, jak odrębnić wśród osób nie pozostających w zatrudnieniu pracowniczym, takie osoby, którym powinny przysługiwać uprawnienia pracownicze, bo w gruncie rzeczy robią to samo i tak samo, ale przynajmniej podobnie, jak osoby zatrudnione w stosunku pracy. Bo też sobie na początku ustaliliśmy, że w gruncie rzeczy w obowiązującym stanie prawnym to można robić zgodnie z prawem to samo i tak samo na podstawie wszystkich stosunków zatrudnienia. I stosunków pracy, i stosunków cywilnoprawnych. Jakie to mogą być kryteria? Że chciałam powiedzieć, że odnieść się trochę do czegoś innego, że w momencie, w którym jakby osoba pracująca jakby na tym samym stanowisku w ten sam sposób, nawet jeżeli to jest legalne, to jest etycznie wątpliwe, żeby nie otrzymywała wtedy umowy o pracę. Więc jakby to nie jest kwestia tego, że umowy zlecenia czy o dzieło muszą być całkowicie zlikwidowane, tylko chodzi o to, żeby one nie były tak całkowicie nadużywane, a w momencie, w którym osoba, która wykonuje to samo, co inny pracownik, mówi o pracy, to już jest nadużywanie. Jakby w tym momencie myślę, że nadawanie jakby praw w umowie zlecenia czy umowie o dzieło jakkolwiek słuszne, tak i tak powinno mimo wszystko wypadać do umowy o pracę. Umowa zlecenia czy o dzieło powinna być właśnie. Mówisz o dosyć ważnym problemie. Problem polega na tym, że z jednej strony chcemy, żeby zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł mieli taką samą gamę uprawnień pracowniczych, oczywiście w określonych przypadkach, jak osoby zatrudnione w stosunku pracy, ale jednocześnie te zmiany, które prowadzą do wyrównania pozycji w zakresie dostępu do uprawnień pracowniczych po stronie zleceniobiorców i wykonawców dzieł, prowadzi do legitymizowania tego stanu, który jest, to znaczy... To jest to bardziej niestabilna forma. Do segmentacji, to przede wszystkim do prekaryzacji. Jeżeli wyrównamy te uprawnienia, to de facto nie będziemy mieli segmentacji w odniesieniu do tych podstawowych uprawnień pracowniczych. Bardziej będziemy mieli do czynienia z, będziemy utrzymywali prekaryzację w tym sensie, że te stosunki cywilnoprawne, one nie wiążą się z ochroną trwałości, chociażby z ochroną trwałości zatrudnienia, ale z
drugiej strony, no, jak można powiedzieć, że to jest uzasadnione w tym sensie, że ochrona trwałości zatrudnienia nie jest podstawowym prawem pracowniczym, tak? Nie jest zadeklarowana ani przez żadne konwencje MOP, ani przez konstytucję. To jest rozwiązanie, które może być, albo być nie musi, tak? Mamy kraje, które, tak jak Dania, gdzie jest to kontekst security, gdzie rozwiązywanie stosunków pracy jest bardzo, bardzo ułatwione, a ochrona trwałości zatrudnienia jest bardzo, bardzo ograniczona. Dobra, ale wracamy do tych kryteriów, które pozwalały no właśnie na wyodrębnienie takich pracowników, bez względu na podstawę stosunku zatrudnienia, tak? Czyli zmierzamy do wypracowania tej nowej definicji pracownika, której zastosowanie ograniczyłoby segmentację rynku pracy w zakresie dostępu do podstawowych uprawnień pracowniczych. Jakie to mogą być cechy? Ja jestem na przykład ciekawa pytania, ale wydaje mi się, że takim celem jest to, żeby wszystkie właśnie wprowadzane skutki na... Okej, czyli równość i prawa i obowiązków, jasne. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali, w jaki sposób możemy wyodrębnić tę grupę wśród zleceniobiorców i osób świadczących pracę na podstawie innych umów o świadczenie usług i wykonawców, gdzie jest taką grupę, w której te uprawnienia pracownicze powinny przysługiwać. I samo zatrudnienie. No dobrze, taksówkarz ma samodzielną działalność gospodarczą. Kiedyś koleżanka z Solidarności miała taką koncepcję, że taksówkarze też powinni mieć prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. To nie wiem, wobec kogo by reprezentowali interesy, bo generalnie świadczą usługi na rzecz klientów, których jest dużo i oni nie mają jakiegoś swojego... Okej, prawda, ale chodzi mi o sytuację, w której mamy, jej chodziło o wszystkich. Ja uważam, że to jest pozbawione sensu i jakby ta reprezentacja interesów taksówkarzy, oni niewątpliwie mają jakieś swoje zbiorowe interesy jako grupa zawodowa, ale niekoniecznie powinna być reprezentowana przez związki zawodowe, ponieważ Związek Zawodowy Taksówkarzy nie byłby w stanie wykonywać w zasadzie żadnych ustawowych uprawnień Związku Zawodowego, poza ogólnym reprezentowaniem interesów, nie nagłaśnianiem jakichś spraw i tak dalej. Tak, nie zawsze układu zbiorowego pracy, porozumień, nie ma z kim, nie będzie prowadził, nie będzie współdziałał, bo też nie będzie miał z kim, tak? Okej. Okay. No to wracamy do tych cech. Czy de facto chodzi o wyodrębnienie osób zatrudnionych w ramach pracy zależnej, tak? Jakby cała idea praw pracowniczych polega na tym, że przypisuje się określone uprawnienia pracownikom, w sensie osobom wykonującym pracę zależną, ponieważ przyjmuje się, że one są słabszą stroną stosunku prawnego, który wiąże je z osobą zatrudniającą i w związku z czym należy te dysproporcje wynikającą przede wszystkim z różnic ekonomicznych między pracownikiem a pracodawcą wyrównać przez te uprawnienia, a poza tym uprawnienia te biorąc pod uwagę, że większość osób wykonuje pracę zależną, no są istotne z punktu widzenia interesu publicznego, tak? Jak ludzie nie będą chodzić na urlopy, to będą chorować i w ogóle będzie niedobrze, dzieci nie będą wychowywać i się społeczeństwo całe rozejdzie, tak? Czyli macie jakieś pomysły odnośnie tych cech, co by pozwoliło jakby zbudować, na czym powinna opierać się ta nowa definicja pracownika? Bo punktem wyjścia jest właśnie ta praca zależna, prawda? Jak możemy zidentyfikować pracę zależną? Kiedy praca wykonywana regularnie? Czyli nie chodzi tu o sytuację, w której ja przychodzę i wygłaszam dla sala jeden wykład i sobie idę, albo jestem taksówkarzem i wykonuję przewóz na rzecz jednej osoby, przewiozę ją przez pół miasta, no i spotykam się z następnymi osobami, tylko świadczę jakieś najogólniej usługi w sposób ciągły, periodyczny, na rzecz jakiegoś jednego podmiotu, a nie w sposób epizodyczny, tak, że mam 70 klientów, każdemu kiedyś tam świadczę jakieś usługi. Okej. Okay. Czyli jakby kryterium sposobu wykonywania pracy, jakby w sensie częstotliwości czasu jej wykonywania. Co jeszcze? Ja bym chciał powiedzieć, że w konkursie na aktywność Sojuszu Lewicy Demokratycznej prezentuje się bardzo nieładnie. I mimo tego, że w ostatnim sondażu partia Razem miała 0%, a my 3%, to jednak tutaj wyniki są odwrotne. No i wszystkie przywódcy chcą, żeby odbywać się. No to Jędrzej, no to powtórz, no to że jest ciężki stan. Tak, no źle ma się kraj, no. A coś poza tym? Teraz no,
Znaczy, ty nas reprezentujesz, ja mogę o ekonomii porozmawiać, o wysłuchaniu. To rozmawiamy, to rozmawiamy. Jakieś kryterium ekonomiczne, no. Praca zależy od tego, żeby mieć materiał, żeby było do tej samej osoby. Dokładnie, tak. Praca zależy od podjęcia po to, żeby mieć jakieś środki materialne. Tak? Praca zależna jest zawsze pracą za wynagrodzenie. Tak? Czyli już mamy dwa elementy. Po pierwsze jest to praca za wynagrodzenie. Po drugie, ona jest świadczona w sposób ciągły albo periodyczny na rzecz jednego podmiotu. Ale co jeszcze? Na czym jeszcze ta zależność będzie polegała? Bo o tym sobie rozmawialiśmy, tak? O to rozmawialiśmy, bo to chciałem pokazać jakby różne aspekty zależności w stosunku do pracodawcy, zleceniodawcy w przypadku różnych umów, żeby pokazać, że to jest istotne dla tej nowej definicji. No to może tak praca zajmuje nam tyle czasu, że nie mamy czasu podjąć inne aktywności zawodowe. Czy jest głównym źródłem sformułowania? Okej, to też. Ale na czym jeszcze ta zależność polega? Rozmawialiśmy sobie o różnych postaciach podporządkowania. Właśnie tak tutaj Trybunał i Konstytucyjny, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo na to kładł nacisk. Że to podporządkowanie musi być różne, ale jakieś musi być. W sensie co do miejsca, co do czasu, co do sposobu, ale któreś z tych podporządkowań ono musi występować. To znaczy nie może występować sytuacja pełnej samodzielności w wykonywaniu zadań. Czyli generalnie tym pracownikiem zależnym nie będzie osoba, która będzie w pełni samodzielnie decydować o miejscu, czasie, sposobie, w tym na przykład środkach, warsztacie pracy, który stosuje, prawda? Czyli możemy sobie powiedzieć, że jest to kryterium podporządkowania i kryterium relacji z pracodawcą, tak? Że musi wystąpić jakiś rodzaj podporządkowania, że albo ten pracodawca będzie określał miejsce i czas i sposób wykonywania pracy, jednocześnie na przykład zapewniając warsztat pracy, albo przynajmniej miejsce, albo czas, albo sposób wykonywania pracy. Któryś z tych podporządkowań musi występować, tak? W ten sposób możemy sobie właśnie zbudować taką nową definicję pracownika właśnie na podstawie tych czterech kryteriów, czyli relacji między pracodawcą a pracownikiem, że musi wystąpić jakieś podporządkowanie, że to nie jest praca wykonywana w pełni samodzielnie w każdym aspekcie, bo ona po prostu jest wtedy działalnością w sensie ekonomicznym, ona będzie zawsze po prostu indywidualną działalnością gospodarczą. No też kryterium sposobu wykonywania pracy w sensie czasowym, o tym sobie powiedzieliśmy, że w sposób ciągły, powtarzalny, a nie epizodyczny, jednorazowy. Odpłatności, bo praca zależna jest zawsze odpłatna, bo chodzi o to, żebyśmy zebrali sobie środki na życie. I takim pomocniczym kryterium jest kryterium warsztatu pracy, to znaczy, że pracodawca co do zasady powinien w pracy zależnej zapewniać nam warsztat pracy, w całości lub w części. Chociaż tutaj jesteśmy sobie w stanie wyobrazić dosyć dużo przypadków, w których przyjmiemy, że mamy pracę zależną, a jednak ten pracodawca tego warsztatu przynajmniej w pełni nie zapewni. Tak? Nawet w stosunku pracy, osoba wykonująca pracę, na przykład w telepracy, oczywiście ten komputer do nas zostaje zapewniony przez pracodawcę, no ale już niekoniecznie biurko, krzesło, jakiś budownik, wiadomo, że będziemy część tego warsztatu pracy tworzyć sobie samodzielnie, bo on się będzie znajdował w naszym domu, prawda? Dobra. Czyli mamy nową definicję pracownika. Możemy to sobie utrwalić na dwóch przykładach. Także przeczytajcie sobie pierwszy przykład i zastanówmy się, czy pani Maryla, która jest zleceniobiorcą, mieści się w tym szerszym pojęciu pracownika, czy nie do końca. Sebastian powiedział, że to w ogóle powinna być umowa o pracę. Moim zdaniem nie, ona by sobie nie ustawiła istnienia stosunku pracy. Zależnie ma pani Maryla też lat, moim zdaniem. A co to ma do rzeczy? No przykład, na przykład jakby była przykładem studentem, to dla niej korzystniejsza sprawa. Ale nie chodzi o to, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa zlecenia, bo to jest umowa zlecenia i w mojej ocenie ona by sobie istnienia stosunku pracy nie ustaliła, bo to jest umowa mieszana, w przypadku umów mieszanych jest zasada, że rozstrzyga nazwę ze względu na autonomię woli stron. Mi chodzi o to, czy możemy powiedzieć,
że ona jako zleceniobiorca, tak? Nie wchodzimy w kwestię ustalania istnienia stosunku pracy, mieści się w tej szerszej definicji pracownika, czy się nie mieści, a jeśli się mieści, to dlaczego? No i dlaczego się mieści? Ma określone miejsce i zakres pracy. I czas, miejsce i czas. Co jest warsztatem pracy? On jest w pełni zapewniony przez pracodawcę, a ona jest w pełnej zależności ekonomicznej od tego pracodawcy, ponieważ wykonuje pracę za wynagrodzeniem tylko na rzecz tego zleceniobiorcy. A mogę mieć pytanie? Jasne. Bo na przykład, jak tak zerknęłam, to też mi się wydawało, że w tym momencie można by ustalać stosunek pracy i to poza właśnie nazwą samą. Dlaczego mogłabyś, na przykład, gdyby poszła do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy, dlaczego taka nie mogłaby być? Dlatego, że to jest umowa o cechach mieszanych. To jest ten przypadek, kiedy przedmiotem umowy, kiedy te same czynności wykonywane w ten sam sposób mogą być przedmiotem umowy o pracę i umowy zlecenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest świadczenie usług. To jest świadczenie usług, te usługi polegają na sprzątaniu, a to sprzątanie nie odbywa się w warunkach pełnego podporządkowania, dlatego że Maryla przychodzi do pracy i samodzielnie decyduje, co i jak sprząta, tak? Bo ona albo nie sprząta, tak? Bo Maryla jest postacią rzeczywistą. Część uczestników miała okazję poznać. I ona w sposób, czyli to podporządkowanie nie jest tutaj pełne, prawda? Ponieważ ten zleceniodawca przynajmniej może bezpośrednio nie wpływać na sposób wykonywania tej pracy, a jednocześnie sprzątanie w sensie ekonomicznym jest usługą, tak? A usługa na podstawie umowy o świadczenie usług może świadczyć usługi w sposób ciągły. Dlatego, że wynika, jakby wymaga tego sens gospodarczy tej umowy. Ale bo ja chcę mieć czysto. To jest umowa, która... Jakby to jest ten przykład, który umowa o pracę również byłaby... Oczywiście, byłaby dopuszczalna, natomiast w tym wypadku była zawarta umowa zlecenia i w mojej ocenie, ze względu na to, że jest to typowa umowa o świadczenie usług, bo usługa sprzątania, nawet świadczona periodycznie w określonych godzinach, jest usługą w sensie gospodarczym, a jednocześnie ona nie jest świadczona w pełnym podporządkowaniu, dlatego że ona decyduje samodzielnie, ona ma posprzątać, tak? Ma być czysto i ona będzie decydować samodzielnie, jak to zrobić, kiedy to zrobić, w jakiej kolejności i nie musi nad nią stać kierowniczka, której powie tak, to zrób, bo ona tam jest sama, prawda? Mi to nie pasuje, chciałem to protestować. No. Jeżeli chodzi o rzecz jak sprzątanie, to jest kulturowo określone. Wiadomo, co ma być posprzątane i co to jest czystość. Czyli tam, no. nie jest żadna decyzja po tej stronie. Ona musi posprzątać i to jest po prostu oczywiste. Ale nie ma określone, czy ma na przykład... Ale muszę być określone. Jest określone. Domniemanie stosunku pracy. Kodeksu pracy wynikają pewne cechy, którym ma odpowiadać stosunek pracy, ale to wcale nie oznacza, że istnieje domniemanie, że każdy stosunek zatrudnienia ma być stosunkiem pracy. Określone usługi mogą być świadczone na podstawie różnych stosunków zatrudnienia, tak? Dlaczego sprzątanie nie może być usługą? Po prostu. Moim zdaniem właśnie dlatego, że no, nie zawsze tak. Jest cykl określonych czynności. Ale on nie jest zrozumiony, kulturowo, tak? Ale pracodawca, przynajmniej może, tak, zleceniodawca może postępować tak, że nie określi ani sposobu, ani przestrzeni, ani kolejności sprzątania, więc ona samodzielnie świadczy te usługi i nie pozostaje w tym zakresie w pełnym podporządkowaniu wobec pracodawcy czy zleceniodawcy i to powoduje, że jest umowa o cechach mieszanych. Ona ma cechy stosunku pracy i stosunku cywilnego. Ja to wszystko do punktu się rozumiem, tylko jakby tak, podzielam wrażliwość. To nie jest oczywiste. Nie, jestem na wiele procent pewna, że wszystkie osoby, które
mają sprzątać. Czyli nie mają określone, bo zawsze jest inne pomieszczenie, inny budynek i tak dalej, zawsze inny człowiek. Podzielam Państwa na całą, ale wszystko raz zmienia Was do tego, że w takim przypadku powinien być stosunek pracy. Sąd Wam, w mojej ocenie, w tym wypadku stosunku pracy nie ustali. Trzeba zmienić prawo. A no dobrze, tak? Ale teraz mówimy, teraz właśnie mówimy o zmianie, o zmianie prawa, to znaczy o tym, żeby taka osoba, ponieważ wykonuje jednak pracę zależną, mimo pewnego elementu samodzielności, była objęta definicją praw, czy szerszą definicją pracownika, a tym samym pełnią praw pracowników. Bez względu na to, czy jest zleceniobiorcą, czy jest pracownikiem w sensie kodeksu pracy. Ale w innych może zawodach tak, ale przy sprzątaniu. Ale przy sprzątaniu właśnie to jest narzucanie na sprzątanie jakby zasad z innych dziedzin. Sprzątanie to jest. Ale to jest chciałabym zaznaczyć taką troszeczkę inną rzecz. Jeżeli już mówimy o rozszerzonej definicji pracownika, to dlaczego właśnie nie chcecie tego do kodeksu pracy i ta rozszerzona. No to generalnie, jak już napisałem nawet taki projekt nowelizacji kodeksu, który w końcu nie został przez nasz klub, znaczy w sensie SLD zgłoszony, ale była taka koncepcja. Wracamy do tego, co ktoś z Was już powiedział wcześniej, tak? Myśmy mieli taką koncepcję, że trzeba, źródłem tego całego problemu z umowami śmieciowymi jest artykuł 751 Kodeksu Cywilnego, który mówi, że do innych umów o świadczeniu usług stosuje się przepisy o zleceniu. Bo umowa zlecenie to jest taka umowa, że ja tobie na przykład zlecam, żebyś kupił dla mnie samochód, czyli dokonał na mój rachunek jakiejś czynności prawnej, tak? Problem, jak cały ten problem z umowami zlecenia wziął się z tego przyjętego przepisu, który mówi, że do innych umów o świadczeniu usług stosujemy przepisy o zlecenie. Ja miałem wtedy taki radykalny pomysł, żeby wpisać tam, że do tych umów stosujemy przepisy o umowie o pracy, tak? Jakby mamy takie domknięcie normatywne, ale rozmawiamy w tej chwili o innej technice, którą w jakimś większym stopniu aprobuje w tej chwili ustawodawca. Tak? Można zrobić tak, że wszystkie stosunki zatrudnienia będą w sposób jednolity unormowane, będzie albo jednolity kontrakt zatrudnienia, który nie jest rozwiązany, albo będą stosunki pracy. Tak? Ale w tej chwili rozmawiamy o innej technice, która wychodzi, punktem wyjścia jest akceptacja tego stanu, który jest, że w zasadzie, i tak to wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, w gruncie rzeczy to większość prac może być wykonywana na podstawie stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego, tak? Dobra, mamy drugi przykład. Pracownika powinny być w niektórych przypadkach również objęte osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. I teraz jest takie pytanie, czy Maryla jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą w tym wypadku powinna zostać objęta tą szerszą definicją pracownika? Nie. Nie, prawda? Dlaczego nie? A częściowo, czy może istnieć na przykład częściowo, jeżeli z niektórymi współpracuje stale, więc jakby są, jest wtedy zakres wykonywania czynności, czy wtedy na przykład jakby do tej części, którą współpracuje stale, a nie incydentalnie, czy do tych na przykład, do tej części można by zastosować te przepisy? No ja bym się, no nie do końca, dlatego że my musimy ocenić, cały czas wychodzi punktem wyjścia jest ta szeroka definicja pracownika, która z kolei opiera się o całościową ekonomiczną, czy nawet społeczno-ekonomiczną ocenę działalności danej osoby, działalności zarobkowej danej osoby, prawda? My w tej chwili oceniamy ją całościowo, bo jakby indywidualna działalność gospodarcza to nie jest tylko konstrukcja prawna, ale to jest pewna całość ekonomiczna, tak? My oceniamy jej tutaj, Maryli, indywidualną działalność gospodarczą jako pewną właśnie ekonomiczną, gospodarczą całość. I to jest kryterium
uznania, znaczy to jest podstawa do uznania za tego pracownika w szerokim znaczeniu, albo nie. Ślina w kawałku. No bo ona wszędzie sprząta jako indywidualna działalność gospodarcza, prawda? Dobra, czyli to jest w porządku, nie jest kontrowersyjne. No i teraz, ponieważ na szkole letniej zawsze rozmawiamy o związkach zawodowych, no to trzeba powiedzieć, że jednym z tych podstawowych praw pracowniczych i zadeklarowanych przez konwencję MOP-u i przez zalecenia MOP-u specjalnie adresowane Międzynarodowej Organizacji Pracy, specjalnie adresowane do Polski, no i oczywiście przez konstytucję, jest prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Już chwilę o tym powiedzieliśmy w przypadku taksówkarzy, że generalnie im to chyba nie. Natomiast tak naprawdę po co osobom zatrudnionym w stosunkach cywilnoprawnych prawo do zrzeszania się w związki zawodowe? Po co? Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Czy na przykład osoby zatrudnione u jakiegoś pracodawcy, czy zleceniodawcy na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, nie mogłyby reprezentować swoich interesów, no bo związki zawodowe są powołane do reprezentowania interesów ludzi pracy. Czy oni nie mogliby reprezentować tych interesów w inny sposób, na przykład zakładając stowarzyszenie? Czy związki zawodowe uprawnienia. No właśnie, jakie to są uprawnienia? No to jest chociażby kwestia jakby negocjacji i później sporu zbiorowego, tak? No właśnie, prawda? A jakie znaczenie ma spór zbiorowy? To zresztą są też uprawnienia konstytucyjne. Jakie znaczenie ma spór zbiorowy? Kiedy się zawiązuje spór zbiorowy i po co się biorą? Albo inaczej, czego zawiązanie sporu zbiorowego, dalej mediacja, ewentualnie arbitraż jest przesłanką do skorzystania z jakiegoś konstytucyjnego prawa? Prawa do strajku, prawda? Czyli jak bez związku zawodowego nie można strajkować, tak? Bo tylko związek zawodowy może wejść w spór zbiorowy, tylko związek zawodowy może przejść te wszystkie etapy poprzedzające legalną organizację strajku. Czyli zawiązanie sporu zbiorowego, rokowania, mediacja i tak dalej i może zorganizować ten strajk. Co jeszcze? Jakie są jeszcze właśnie te specyficzne uprawnienia przysługujące wyłącznie związkom zawodowym, które decydują o tym, że uznajemy za zasadne, by osoby pozostające w zatrudnieniu niepracowniczym również posiadały prawo do zrzeszania się w związki zawodowe? Jakie to są jeszcze uprawnienia? No na przykład są takie akty, ich jest w Polsce bardzo mało, a chcielibyśmy, żeby ich było więcej, przynajmniej my jako Lewica, w których pracownicy z pracodawcą albo na poziomie zakładu pracy, albo na poziomie branży, czy kilku zakładów pracy modyfikują w sposób korzystny dla pracowników obowiązujące przepisy prawa pracy, na przykład kodeksu pracy albo innych przepisów, jak to się nazywa. Układy zbiorowe pracy, tak? Zakładowe i ponadzakładowe. Układ zbiorowy pracy może zawrzeć tylko związek zawodowy. Natomiast dlaczego to jest w ogóle ważne? Nawet ze względu na dzisiejszą konstrukcję prawną układu zbiorowego pracy. Bo układ zbiorowy pracy może regulować również sytuację prawną osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Może go jednak zawrzeć tylko związek zawodowy. A dzisiaj do związku zawodowego nie mogą przynależeć osoby zatrudnione na stosunkach cywilnoprawnych. Czyli mamy taką sytuację, że układ zbiorowy pracy może teoretycznie zawierać postanowienia dotyczące pracowników cywilnoprawnych w cudzysłowie, ale oni nie mogą nawet teoretycznie mieć w sensie prawnym wpływu na jego treść, ponieważ nie mogą być członkami związków, które zawierają ten układ zbiorowy pracy. Co jeszcze? Czy coś jeszcze? Rokowania zbiorowe i zarówno te uregulowane przez kodeks pracy, jak i dotyczące innych kwestii, to rozmawialiśmy o prawie do zawierania układów zbiorowych, inne porozumienia przewidziane przepisami prawa pracy, które zresztą też mogą dotyczyć osób, które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, tak? Czyli na przykład porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy pracy może zawierać postanowienia dotyczące osób zatrudnionych w stosunkach cywilnoprawnych, natomiast tak jak powiedziałem, one nie są członkami, nie mogą być obecnie członkami związków zawodowych
I ta, jakby ten sam problem widzimy przy porozumieniach przewidzianych przepisami prawa pracy, że one, te, niektóre z tych porozumień mogą odnosić do sytuacji osób zatrudnionych w zatrudnieniu w ramach stosunków innych niż stosunek pracy, a jednocześnie te osoby nie mogą mieć, nie mogą być członkami związku zawodowego, więc nie mogą mieć wpływu na treść tych porozumień. No i powiedzieliśmy sobie o prawie do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestów. No i powoli zmierzamy się do końca mojej części. Mógłby spełniać obietnicę pracownika? To drugie pytanie jest dosyć trudne, ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że zapis obowiązków doktorantów na poszczególnych uczelniach, on jest zróżnicowany i wynika ze zróżnicowanego programu studiów doktoranckich na poszczególnych uczelniach i z przyjętej w tym zakresie, praktyki, tak? Tak jak ja byłem doktorantem, to na mojej uczelni, na moim wydziale istniał obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych, byśmy prowadzili zajęć bardzo dużo, prowadziłem po 270 godzin rocznie. Miałem swój dyżur, swój pokój, obsługiwał mnie sekretariat i generalnie byliśmy traktowani jak pracownicy. I wydaje mi się, że w takim wypadku zdecydowanie, w szczególności, że to stypendium doktoranckie plus wynagrodzenie za zajęcia jednak stanowiło istotną część naszego dochodu. W takim wypadku tak, bo była dla mnie to po prostu praca jak każda inna. Zastanawiałbym się natomiast nad uznaniem za tych pracowników w szerokim znaczeniu doktorantów, w stosunku do których na przykład program studiów nie przewiduje obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, ani wykonywania obowiązków organizacyjnych, nie, na przykład było pełnienie funkcji sekretarza katedry, i którzy nie są włączeni w taką strukturę uczelni w sensie organizacyjno-funkcjonalnym, nie są traktowani jak pracownicy. Dla nich to jest po prostu trzeci stopień studiów, to jest edukacja, a nie praca. Dla mnie to była przede wszystkim praca. Przez moje studia doktoranckie nie obejmowały udziału w żadnych zajęciach. To znaczy ja prowadziłem zajęcia, ale nie miałem obowiązku chodzenia na jakieś zajęcia, tak? Także odpowiedź na to pytanie jest taka, że zależy to od programu studiów, od przyjętej praktyki. Będą takie przypadki, kiedy doktorant będzie wykonywał tą pracę zależną, a będą takie przypadki, kiedy te studia doktoranckie i status doktoranta będzie miał wyłącznie charakter edukacyjny, bo będzie wiązał się wyłącznie z obowiązkiem uczęszczania na zajęcia i pisania doktoratu. No z drugiej strony to jest też jakaś praca naukowa. Ale tę pracę naukową możemy traktować jako działalność edukacyjną albo nakierowaną na samą edukację, tak? No bo celem studiów doktoranckich jest przygotowanie doktoranta do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora, w związku z czym, no, żeby samodzielnie pracować naukowo, to trzeba się tym ćwiczyć, tak? Więc moglibyśmy to tak kwalifikować. Już to jest inicjatywą? To jest po prostu jakiś związek zawodowy, tak? Tak. Na zasadzie międzyzakładowej... Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bezrobotny może należeć do związku zawodowego, tak? Ja działalności inicjatywy pracowniczej szerzej nie znam i nie wiem do końca, jakiego aspektu się odnosi. Do aspektu tego, że oni przyjmują bezrobotnych, to zgodnie z ustawą o związkach zawodowych mają prawo przyjmować bezrobotnych. W sensie prawnym w tej chwili, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, mimo tego, że ta nowelizacja ustawy o związkach zawodowych jeszcze nie weszła w życie, to generalnie Trybunał tak pod koniec tego wyroku to napisał, że no, generalnie to ta ustawa obowiązuje w takim kształcie, w jakim obowiązuje, jest niekonstytucyjna, ale z drugiej strony konstytucję należy stosować bezpośrednio i również konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy trzeba stosować bezpośrednio, w związku z czym sądy i organy administracji publicznej powinny dokonywać takich wykładni tej niekonstytucyjnej ustawy o związkach zawodowych, żeby móc przyjmować również osoby spełniające tę szerszą definicję pracownika, tak? Czyli jeśli pytasz o moją ocenę praktyki obecnie przyjmowania wszystkich, no to uważam, że jest ona konstytucyjna w takim zakresie, w jakim obejmuje przyjmowanie osób spełniających tę szerszą definicję pracownika, bo te cechy, które sobie wskazaliśmy, to są cechy, które jakby wynikają z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także to jest ok, natomiast nie do końca jest ok, bo jeżeli przyjmują wszystkich, prawda, na przykład taksówkarzy, to jest, no, to jest, to, to,
patrzenie pewnej idei, dlatego że oni nie są pracownikami, po prostu mają własną działalność gospodarczą. Czy słuchamy, my stoimy na przykład na stanowisku, że teraz osoby na umowach cywilnoprawnych spokojnie mogą do wniosku? Tak, tak, mogą, nawet mimo tego, że ta zmiana tej ustawy o związkach zawodowych nie weszła w życie, w świetle tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i konieczności bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych i konstytucji, te osoby mogą przystępować pod warunkiem, że wykonują pracę zależną, prawda? Bo już sobie ustaliliśmy, że nie każdy zleceniobiorca, nie każdy wykonawca dzieła, on wykonuje pracę zależną, nie każdy samozatrudniony wykonuje pracę zależną, prawda? Czyli tu też jest konieczność stosowania przez związek takiego kryterium selekcyjnego, bo to nie znaczy, że wszyscy mają takie uprawnienia. Tak? Ja się tylko odniosę do inicjatywy pracowniczej, bo ja nie będę negatywnie się wypowiadał na temat kolegów z innych związków, ale ja zachęcam, żeby poczytać sobie o sytuacji w Krowarzywach bodajże. Jak to tam wyglądało? No, ja bym do takiej sytuacji nie dopuścił na pewno. Okej, dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobra, to w takim razie bardzo serdecznie Wam dziękuję, no i myślę, że zapraszam na przerwę.